To wszystko. Chciałem podziękować panu profesorowi za życzliwość i sposób, w jaki potrafi przekazywać każdemu swoje informacje, swoją wiedzę, czy to młody, czy to stary. Czyli 14 festiwalu PPP Liniada Warszawa 30 października 2007 rok podjęło, jak powiedziałem, niejednogłośny werdykt i przyznało małego PP filmowi Michała Mroza pod tytułem Drzewo. Znam się z Leszkiem od 11 lat. Byłam w klubie takie jak wy teraz. Zaczynałam tam moje pierwsze filmowe kroki. Bardzo miło mi jest powitać w naszej rozmowie zdobywcę Oscara, Billego Williamsa. Został on odznaczony Oscarem w 1968 roku za film Gandhi. No i mam ten zaszczyt i przyjemność porozmawiać z nim krótko na 40-lecie klubu Saba. Hi. Hello. It's really, really nice to have you here, and I will ask you like three questions for our participants and amateur Sava Club in Warsaw. I hope that that you people who are listening to this, if you really committed to wanting to be a filmmaker, that it's something you really have to concentrate on and give all your talent, all your spare time, all your ambition to doing. Because if you really want to do it and you have imagination and vision and talent, then you will do well. And for all those people who are watching this, I'd just like to say good luck. Scenografię klubowych imprez na przestrzeni wielu lat tworzył pełen pomysłów Tomek Acher, który organizował również rajdy kukurydziane. W 2007 roku odbył się rajd hiszpański. Zaczynamy koridę. Proszę bandelierów. Lat, to jest cudowny jubileusz. Mówią, że życie zaczyna się po 40. Ja jako 60-parolatek mogę to powiedzieć z całą pewnością. To, że wasz klub ma 40 lat, to jest ogromny sukces. I bardzo wam życzę, żebyście promieniowali na ten ruch amatorski jakimś doświadczeniem, umiejętnością, żebyście służyli tym, którzy chcą wyrazić się przez kino, a nie umieją. I mają jakiś potencjał, ale potrzebują umiejętności. Tego wam bardzo życzę i myślę, że
znajdziecie zawsze radość w tym, co robicie i coś, co was będzie łączyć. To znaczy klub to jest właśnie miejsce, gdzie się spotykamy, gdzie nie jesteśmy sami. Życzę wam, żeby tak dalej było, bo tak było od czasów, kiedy ja w waszym klubie jako instruktor, pamiętam, pokazywałem się tutaj w tym pałacyku, gdzie spotykałem wtedy już troszkę młodszych kolegów, a sam byłem wtedy po szkole filmowej i robiłem swoje pierwsze zawodowe filmy. Od tamtych czasów wydaje mi się, że relacje klubu filmowego, jego członków są zawsze takie same. To jest miejsce, gdzie spotykają się ci, co kochają kino, chcą widzieć ładne obrazy, dobrze zmontowane, ciekawe i mam nadzieję, że takie będziecie produkowali w przyszłości. Foto, proszę bardzo, ustawić się do foto, wielkie foto, grande foto. Uwaga! Foto!